Proszę Państwa, po poprzednich wykładach na temat krucjat różańcowych chcę powiedzieć o tych, które w trzeciej części, o tych, które już nas jakoś bezpośrednio dotyczą. Pierwsza z nich jest sprawą dla mnie wstydliwą. Mianowicie interesowałem się tymi sprawami od dawna i nie wiedziałem, że Cud nad Wisłą w 1920 roku, czyli już niedługo 100 lat temu, to było wielkie zwycięstwo różańcowe i wielkie objawienia maryjne. Ani w szkole, ani nawet w domu mój ojciec był dowódcą baterii dział ciężkich w 20 roku, stał na lewobrzeżnej stronie i z lewobrzeżnej strony walili bolszewików. Ale nawet on chyba o tym nie wiedział, w każdym razie mi nie powiedział o tym, co Państwu powiem teraz. Mianowicie, mówię według książki Matka Boża Łaskawa, Cud nad Wisłą. Autorami jest ksiądz dr Józef Maria Bartnik, jezuita, i Ewa Storożyńska. Tą książkę można kupić, wiem na pewno, że można kupić w internecie w Katakumbus, cokolwiek by to było, za 21 zł. Otóż istotne jest to, że chyba znamy obraz Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, gdzie ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą jaśnieje postać Matki Bożej. To nie przypadek, ani licencja poetyka. Nieprawda jest również, że tę nazwę Cud nad Wisłą nadali prześmiewczo masoni, którzy wtedy rządzili Polską. Nie. Ten cud nad Wisłą w 20 roku naprawdę się zdarzył. Szły na nas hordy potwornych bolszewików, to znaczy nie sami ludzie, bo ludzie to były mużyki, ruskie mużyki, ciemne, brudne ruskie mużyki, ale one zostały zagnane przez tych satanistów od Lenina i Trockiego, którzy byli jednocześnie satanistami, no i oczywiście również jak Lenin, zboczyńcami. W sensie seksualnym, żeby nie było żadnych wątpliwości. Otóż Polska dopiero powstawała. Polska nie miała jeszcze własnej armii. Przyszedł, dzięki Bogu, z Francji Józef Haller, generał z Błękitną Armią, która tak została nazwana ze względu na umundurowanie, i w Polsce się tworzyła armia. Ale wódz naczelny Piłsudski nie miał porządnej, zdyscyplinowanej armii. Otóż wtedy Warszawa już była właściwie skazana. Ja zacznę może od innej strony niż od tych faktów, o których chcę powiedzieć. Natomiast zacznę od strony tego, co zrobił wtedy Episkopat Polski i co zrobiono od strony duchowej. Mianowicie nastąpiło, to cytuję, nastąpiło publiczne zawierzenie Polski, kiedy już te hordy były blisko, Sercu Jezusowemu 19 czerwca 20 roku przez najwyższe władze kościelne. W tym zawierzeniu oficjalny udział wziął naczelnik państwa i przedstawiciele władz cywilnych. Powtórzone zawierzenie było przez konferencję Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniach 26 i w nocy 26 na 27 lipca 20 roku. Ponowienie aktu obrania Maryi Królową Polski dokonane przez Episkopat Polski też 26-27 lipca. Nowenny błagalno-pokutne połączone z procesjami i całodziennym czuwaniem przed Przenajświętszym Sakramentem w całej Polsce. A szczególnie w Warszawie, teraz zobaczcie Państwo, nowenna to jest 9 dni, od 6 do 15 sierpnia.
Nowelna błagalna na Jasnej Górze w intencji ocalenia ojczyzny od 7 do 15 sierpnia, czyli już 6 czy 7 sierpnia początek nowenny, a koniec nowenny 15 sierpnia. Jak pamiętamy, to był ten dzień, w którym odnieśliśmy zwycięstwo. Nowenna o wstawiennictwo Matki Bożej i ratunek dla Polski odprawiana w każdej świątyni w kraju. Apel biskupów polskich do Ojca Świętego o modlitwę za Polskę. Apel biskupów polskich do episkopatów świata o modlitwę za Polskę. Apel biskupów do narodu, trochę wcześniejszy. I jego owocem było 105 714 ochotników zgłoszonych do armii generała Hallera. I te wszystkie modlitwy trwały. Na placu zamkowym dzień i noc ludzie leżeli krzyżem. Czy wyobrażają Państwo sobie teraz, że jakaś środzina, czy jakiś, za przeproszeniem, palikot pozwoliliby nam leżeć tak krzyżem na placu zamkowym? A z drugiej strony, co gorsze, czy my byśmy pozwolili im na jakieś bluźnierstwa? No boję się, że większość ludzi tak pozwoliłaby, bo jesteśmy już zmienieni. Otóż przez ten wiek. Otóż co się stało wtedy? Wtedy, to znaczy 14 i 15 sierpnia 20 roku, są dowody pisemne, bardzo poważne, zebrane, między innymi właśnie później przez tego księdza Józefa, doktora Bartnika, o dwukrotnym publicznym ukazaniu się Bogu Rodzicy i 14 i 15 sierpnia. Jedno to było w czasie walk o Ossów, a drugie o Hulkę Radzymińską. My to nagrywamy w Aninie. Ode mnie do Ossowa, no to teraz się jedzie pewnie 12 minut samochodem. I tam na terenie tych miejsc bojów zawsze się spotykamy 15 sierpnia. Otóż oficjalna wersja bitwy warszawskiej nic o tych dwóch wielkich objawieniach Matki Bożej nie mówi, nie wspomina. Z jednej strony nigdy nie były odnotowane w oficjalnych kronikach. Z jednej strony dlatego, że tak zwani zwycięzcy, to znaczy oficerowie, generałowie marszałka Piłsudskiego, byli w większości masonami i dla nich to była wiadomość bardzo niewygodna. A po drugie, po wojnie mieliśmy rządy satanistów, komunistów, dla których, i bolszewików, dla których to również była wiadomość bardzo niewygodna. Natomiast było to faktem. Ja podam tylko w skrócie ten fakt, który w tej książce jest opisany, o której wspomniałem, to znaczy właśnie księdza Bartnika i pani Strożyńskiej, opisany jest szczegółowo w rozdziale 11 i 18. Mianowicie, postać Maryi 14 wieczorem była widoczna doskonale na ciemnym tle. Bolszewicy bez trudu odgadli, kogo widzą. Naprawdę oczywiście to nie byli, proszę Państwa, bolszewicy. To były ciemne ruskie mużyki, które miały wiarę zachowaną, wiarę prawosławną. Wiedzieli, kto jest Bogomatier. Natomiast nimi rządzili bolszewicy, to znaczy rządzili nimi sataniści od Lenina. Zjawienie Matki Bożej tak ich przeraziło, że w panice rzucili się do ucieczki. I to jest opisane, naprawdę radzę tą książkę zdobyć, w rozdziałach 17-18. A po ustaniu działań wojennych, ci z nich, którzy byli internowani w obozach jenieckich, wielokrotnie o tym opowiadali. Fakt publicznego zjawienia się Bogu Rodzicy był potwierdzony przez setki naocznych świadków. Nie komentowano go oficjalnie potem, ani nie dementowano. Ale podjęto stanowcze kroki, by nie dopuścić do nagłośnienia sprawy. Na mojej stronie dakowski.pl mogą Państwo ten tekst znaleźć i tam ten kawałek jest grubym drukiem i na czerwono, żebyśmy wiedzieli, kto nami rządził za sanacji, kto nami rządził w czasie wojny, zostawmy, kto nami rządził po wojnie oraz kto nami rządzi teraz, w XXI wieku.
Więc obawiano się, że publiczne roztrącanie tego zdarzenia mogłoby negatywnie wpłynąć na dobre imię polskich żołnierzy, oficerów oraz generalicji, a także naczelnego wodza, marszałka Piłsudskiego. I zatajano. Później marszałek Piłsudski jeździł po całym kraju, dekorował zasłużonych żołnierzy, sztandary jednostek i tak dalej, a przyznawano ordery i medale, a nigdy o tych dwóch objawieniach nie wspomniano. Otóż, co się stało? Mianowicie na nocnym niebie 14 porucznik Stefan Pogonowski, który w tym czasie ze swoim batalionem nagle zdecydował się na zaatakowanie pozycji bolszewików i poszedł na tą dywizję bolszewików. Otóż sołdaci, obudzeni w środku nocy niespodzianą strzelaniną, struchleli, widząc kobiecą postać unoszącą się na niebie ponad atakującymi Polakami. Jej szeroki granatowy płaszcz powiewał na wietrze, odcinając się smugami światła od czarnego nieba. Jego poły zasłaniały stanowiska Polaków i znajdującą się za nimi Warszawę. To wszystko są świadectwa spisane setek bajców, setek żołnierzy bolszewickich. Chaotyczna strzelanina nie trwożyła zawieszonej na niebie postaci. Co więcej, dostrzeżono, że niebiańska osoba jakby wychyla się to w jedną, to w drugą stronę i odbija, czy też odrzuca lecącą w jej stronę kartacze, czyli w stronę Polaków. Osłupiali ze zgrozy żołnierze bolszewicy widzieli, jak odrzucona przez niewiastę kartacze eksplodują tam, gdzie znajdowały się ich odwody. Ksiądz Zdzisław Król przytoczył świadectwo gospodyni pod Radzyminem, u której nieprzytomny z przerażenia krasnoarmiejec szukał kąta do ukrycia się. Wstrząśnięty mówił, że widział na własne oczy, jak Matier Boża brasała puli, czyli odrzucała pociski. Bolszewicy byli ludźmi twardymi, ale ten widok Bogomacieli obudził zagłuszone sumienia i wiarę. I przypominały te sumienia o niegodziwościach, mordach, gwałtach i okrucieństwach. Każdy z nich czuł, że powinien paść na twarz, by oddać Matce Bożej cześć, błagać o wybaczenie straszliwych win, żebrać o zmiłowania. Ale serca przepełniała trwoga. Uczucie to przeważało i bolszewicy uciekli na łeb na szyję, porzucając tabory, amunicję i działa. Nikt z krasnoarmiejców nie myślał o konsekwencjach ucieczki z pola walki. Nikt nie lękał się sądu polowego, a wszyscy bali się Maryi. A przecież ČK to działało ostro wtedy. W torturach ich rozrywali później. I opowiadali, my tego nie widzieli. Tuda pod Warszawą stała Balszaja Armia. Nie, wy tego nie widzieli, czyli Polacy. Tuda pod Warszawą stała Balszaja Armia. My tuda widzieli Bożą Matier, która zasłaniała Polaków. Wyście tego nie widzieli. Stała wielka armia. Myśmy tam widzieli Armię Bożą, Matkę Bożą, która zasłaniała Polaków. A tu komisarze im mówili, że Boga nie ma, a oni widzieli Matkę Bożą na własne oczy. Są również relacje z Wyszkowa na ten sam temat. I by kończyć, to nie były żadne zwidy, to nie były zaburzenia psychiczne, jak mówiono, bo to były zeznania ludzi, którzy, tych wojowników bolszewickich, którzy stali w dużej od siebie odległości, którzy potwierdzali dokładnie to samo. Były to wsie oddalone od siebie o 50 kilometrów. Żadnym dziwnym kolorem nieba obecności Matki Bożej nie da się wytłumaczyć. A dowiedzieliśmy się o tym dzięki lekarzom, sanitariuszom i innym osobom, które posługiwały w obozach jenieckich i dalej przekazywały i zapisywały usłyszane świadectwa. Czyli poranek 14 sierpnia w Ossowie i noc 15 sierpnia w Mostkach Wólczańskich i Wólce Radzymińskiej były najbardziej wstrząsającymi chwilami ich życia. Na własne oczy ujrzeli Bożą Matkę. Po wojnie, po przewrocie majowym, tu już wspominam tylko dla porządku, Polską niepodzielnie rządziła masoneria. Zdecydowana większość polskich premierów przed wojną
czy w latach 26-39 była członkami lóż, czyli wyznawcami Lucyfera, a więc wrogami Kościoła. Powiedzmy to sobie jawnie. Otóż dlatego też dopiero teraz, ja no, z pewnym przerażeniem czy wstydem, w 2014 mogę o takich sprawach mówić jawnie. Bo oczywiście w sercu uciemiężonego narodu królowali Bóg i jego matka, a programem życia nadal było hasło Bóg, honor i ojczyzna. Otóż czas, byśmy stanęli twarzą w twarz z tą prawdą, bo obecna sytuacja Polski, rządzonej przez najróżniejszych zdrajców, najróżniejszych agentów obcych mocarstw, najróżniejszych wrogów, jest porównywalnie groźna, jeśli nie groźniejsza, niż te 90 parę lat temu.